życiu bym tu nie trafił, żebym dęba stawał. Ja cię kręcolę. Ta jest. Weź tu wiedź. Bądź mądry. Załadowałem kamyki. Pięćdziesiąt ton. Później wam pokażę, jak sobie to zamocowałem, bo wyjechałem, stoję. Kamyki sobie wyglądają tak. Słuchajcie. Kurde, wszystko jest brudne. Słuchajcie, dzisiaj jest środa. Ja w środę mam zawsze takie postanowienie, że jem sobie coś dobrego. Dzisiaj będzie u mnie karkówka i ziemniaczki z rozmarynem. Tak mi się wydaje. Albo z papryką, ale chyba z rozmarynem. Więc jak coś, to zapraszam, nie? I tak minął kolejny dzień. Dzień dobry, z powrotem. O, już powinno być troszeczkę lepiej. No nie uchwycę wszystkiego, żebym chciał. Co najważniejsze, dzisiaj oczywiście banieczka, woda, cyk. Jeszcze biorę sobie wodę zagrzaną do kubeczka, zrobię sobie zieloną herbatę. W międzyczasie, jak mi się herbata będzie parzyć, wrzucę sobie do tego karkówkę. To się pogotuje jakieś, no, 5-7 minut około, bo mam to wykumowane wszystko, ogarnąłem sobie to wcześniej. I później wrzucam sobie ziemniaki na patelnię, cyk, cyk. I sami rozumiecie, tutaj powiem wam szczerze, petardziocha. Nie wiem, ile to kosztowało, chyba z 50 zł, ale to jest miód malina, jak dla mnie najlepsza rzecz, jaką sobie kupiłem kiedykolwiek. Cieszę się jak Kazio po kwaśnym mleku. Naprawdę jest petarda, jak dla mnie. Cyk. Zamontowane. No i grzejemy, nie? Ram pam pam. Tutaj guma musi być. Bo to jakby to bez gumy. Czasami nie chcę zapalić skopa, ale pali tak. Też działa. Dobra, grzejemy prędziutko wodę. Już sobie wyciągam karkówkę. Kuźwa, kadr mnie się tutaj zmniejszył.
Oczywiście żartuję z tymi. Po prostu się gruby zrobiłem. Ziemniaczki, jakby ktoś się pytał, made in Biedronka. I karkóweczka made in ręce. Ej! Lodówka mi się wyłączyła. I tak się zastanawiam, dlaczego to wszystko jest takie al dente. To jest zamrożone, to jest zamrożone. Łosoś jest taki al dente. To jest zamrożone. Niedobrze. Co wam chciałem powiedzieć wcześniej, o, to był ten, że za jednym zamachem zrobię tak. Ugotuję to, przygrzeję sobie karkówkę, zrobię z tej herbatę, a później umyję, bo jeszcze będzie gorąca, ciepła woda. Można. No i robię sobie taki miksik. Marchewka, kukurydza, cyk, cyk, groszek i buraczki. I na drugim talerzu karkóweczka tylko i wyłącznie. No i proszę bardzo, ziemniaki gotowe, to na dół, cyk, dobra, niech skapnie wszystko, na kuchenkę, pyk. Teraz. Kurydzi już mam koniec prawie, że sobie dosypię, cyk. Buraczki na dwa dni, bo świeże. Może nie. Nie, będą na dwa. Jutro będzie najwyżej GL Edition. I marchewka z groszkiem, cyk. No i tak, akurat bateria padła. Tu już mam zrobione. Cyk. Karkóweczka. Proszę bardzo. Smacznego. Gotowe. Na firmie pracuje Polak. I będziemy sobie zrzucać, myślę, że od dupy strony rękawiczki sobie. Już wam pokazuję, jak ten kamyczek wygląda.
poluźnić. Tak to właśnie wygląda. I dzisiaj na drugą stronę się rozbieramy. Elegancko. Norweski drogi kamień. Ale powiem szczerze, sami zobaczcie. Całkiem ładny. Ile? 17,5. O kurwa, dobrze. Ja mam tam tu niecałe 12 i na zakrętach ciężko. Ciężko, ciężko. Gdzie tam masz? Obojętnie. Jeszcze tutaj do Bergen to już w ogóle jak się jedzie. No, jedno dla to... mnie, jedno dla ciebie, bardzo cię proszę. Dzięki. No, jeszcze momencik. Pyk. Ruszamy. Mam nadzieję, nie chcę mi się cofać do tyłu. Mam nadzieję, że się tutaj zmieszczę. Chociaż może być kiepsko. Zobacz, da się przejechać. Da się. Jak po linie jeżdżce. Pyk. I po egzaminie. Ten strumyk płynie zwolna. Skręć w lewo. Rozsiewa zioła maj. Dobra, lecimy. Co się tam tak tuczysz? Co się tam tak tuczysz? Dobra, lecę na załadunek. Coś wam tam nagram jeszcze.